Die Welt napisał, że budowa CPK to wypowiedzenie wojny niemieckiemu przemysłowi lotniczemu. Czy choćby tylko z tego powodu nie powinniśmy dokończyć budowy lotniska w Baranowie, panie prezydencie? Znaczy, no Niemcy nie będą nas szantażować, no bo oczywiście, że to wygląda w ten sposób, skoro Niemcy tak mówią, to natychmiast musimy budować lotnisko, bo przecież cokolwiek powiem, to PiS się na mnie natychmiast rzuci. Oni się autentycznie boją konkurencji, wykorzystajmy to. Ale konkurencję, ale to zróbmy im konkurencję Okęciem i rozbudowanym Modlinem, zróbmy im taką konkurencję, żeby się w ogóle nie pozbierali. Ale są limity pułapy Okęcia, panie prezydencie. Ale nie Modlina. Modlin jest na gruntach Skarbu Państwa, nikogo nie trzeba wyrzucać, jest bliżej Warszawy, jest lepiej skomunikowany. Zróbmy Niemcom taką konkurencję, żeby się nie pozbierali, ale taką, która również nie likwiduje Okęcia. Czyli wciąż nie chce pan rozbudowy CPK, nie chce pan tego lotniska w Baranowie. Ale ja czekam na analizy. Dobry wieczór. Zróbmy im taką konkurencję, żeby się nie pozbierali. To przypomina mi się dowcip z czasów PRL-u, jak jeden milicjant chwali się drugiemu, że tego dnia tak nawalił bandycie, że aż mu kredki z tornistra wypadły. To jest mniej więcej ten poziom refleksji. Okęcie, Modlin nie mają najmniejszych szans ani z Nowym Berlinem, ani z Frankfurtem, ani nawet z Monachium. To są kompletne bzdury. Tylko centralny port komunikacyjny byłby konkurencją ze względu na swoje walory przesiadkowe. Przecież nikt o zdrowych zmysłach ze świata nie będzie szukał Modlina, żeby się przesiadać, wybierać jakieś trasy. Dlatego na przykład Stambuł czy Dubaj są takimi wielkimi portami przesiadkowymi, że stamtąd można wszędzie dojechać, czy dolecieć, czy nawet Bangkok. Nie ma Rafał Trzaskowski zielonego pojęcia, jak wygląda rynek lotniczy i dlaczego ani Warszawa, ani Modlin nie mają najmniejszych szans, żeby być nawet 1/10 CPK. To jest program Polityka na Deser w telewizji w Polsce. Stanisław Janecki ze mną jest. Krzysztof Fezet, dobry wieczór państwu. No to, że Rafał Trzaskowski nie ma pojęcia na jakikolwiek temat, czy na któryś z tematów, o których się wypowiada, to zdążyliśmy chyba już przywyknąć. Gorzej by było, gdyby ktoś te jego słowa rzeczywiście brał jako słowa poważnego polityka, który to pojęcie ma. Ale ci poważniejsi politycy, a przede wszystkim eksperci od tych spraw, proszę wyjąć z tego zbioru pana Macieja Laska, bo to jest ekspert od lasków, może od lasek nawet, nie, od lasek to nie wygląda. Swojego od syna. Lasek to pan Trzaskowski raczej. Od swojego syna, którego lansuje teraz. Naprawdę? Wyborca może pan Lasek. Pan Lasek tak, bo jest lansuje taka cała grupa. Pan Neumann ma swojego brata, który kandyduje. Pani Marta Wcisło ma swojego syna także. No, ciekawe, czy go wciśnie tam, bo to pan wiesz. Poseł Żońca też ma dziecko. No tam ogólnie jest duży ruch, żeby... Ach, no i nie zapominajmy o pani Borysławowej Budkowej, prawda? Czyli żonie pana Budki, która już raz została wciśnięta nomen omen z panią Wcisło, chociaż wtedy pani Wcisło nie była wciśnięta, tylko była wciśnięta pani Budka na listę, co zresztą chyba w wyborach samorządowych właśnie tych ostatnich, z tego co pamiętam. Pan Budka przyjechał, wcisnął żonę, wszystkim wcisnął kit, że ona się nadaje, a struktury się zaczęły sypać niestety miejscowe, bodajże chodziło chyba o Gliwice, jeśli dobrze pamiętam, bo mam pewne zaległości, jeszcze nie było takiego tematu w wielkiej grze z pana Borysa Budki, jakby kiedyś był, chociaż oczywiście pani Ryster zmarła wczoraj i nie wiadomo, czy ta wielka gra kiedykolwiek powstanie. No ale wracając do naszego Baranowa. To jest wielka gra. Tak, wracając do naszego Baranowa, żeby nie powiedzieć do naszych Baranów, bo tak czasem też się mówiło, to co powiedziałeś, no jest, że tak powiem, 200-procentową racją. Ja bym tylko dodał jeszcze do tego, że pan Rafał nie zdaje sprawy z tego, że centralny port komunikacyjny ma też jednoczyć, czy powodować, że ten system będzie jednolity. Dzięki temu Polska będzie dużo bardziej nowoczesnym państwem. A on cały czas o tej nowoczesności mówi. Chodzi o połączenie transportu lotniczego, drogowego i kolejowego. O tym on się nawet nie zająknie. Ciągle powtarza tylko o tym Modlinie, o tym Okęciu i tak dalej. No bo on dalej myśli tylko o lotnisku dla Warszawy. On w ogóle nie myśli o lotnisku dla Polski. Znaczy o centrum komunikacyjnym dla Polski. Cała idea CPK to jest połączenie Polski.
a nie zrobienie dobrze Warszawie. No, a propos tego właśnie robienia dobrze, to chciałem cię zapytać, czy ty się spodziewałeś, czy w ogóle, czy myśmy się mogli spodziewać, i czy państwo, że pan Rafał Trzaskowski nagle wystartuje z takimi antyniemieckimi nastrojami? On tutaj się wręcz prezentował jako człowiek, który od zawsze, no, stał w poprzek niemieckim interesom. A mnie się wydaje, że kiedy on mówi, że Niemcy nas szantażują takim artykułem, że oto jeśli w Polsce powstanie CPK, to będzie to drama dla niemieckiego, przepraszam, transportu lotniczego, nie dodają ci łaskawcy oczywiście za Odry, że to, co ja zawsze dodaję, że 60% transportu cargo jest clone w Niemczech, mimo że mogłoby być w Polsce, mówimy o polskim w końcu cargo, i nagle on mówi, że Niemcy nas tym szantażują, i on próbuje właśnie tym Niemcom teraz dowalić. A mnie się wydaje, że on doskonale pamięta, kto dawał kasę na Campus Polska, tak zwany Ferienlager, jaja na Turliś, kto dawał kasę, no, na wiele przedsięwzięć związanych z Platformą Obywatelską, że już nie trzeba sięgać do jakichś bardzo zaprzeszłych czasów. I jeśli pan teraz Trzaskowski, tylko dlatego, że jest kampania wyborcza, stroi się w antyniemieckie piórka i nastroje, no to niestety znowu nie jest wiarygodny. Ale przecież nikt w to nie wierzy. No, a on wierzy może. Z samymi Niemcami, przecież oni traktują to jako żart. Gdyby to było poważne, to poza kontekstem wyborczym powiedziałoby się, że nie pozwolimy Niemcom zamknąć czy uniemożliwić budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu, który jest ogromnym zagrożeniem dla Niemiec. Nie pozwolilibyśmy Niemcom wpływać czy straszyć, że będą próbowali wpływać na to, gdzie na wybrzeżu Bałtyku na przykład powstaną elektrownie jądrowe. Nie pozwolilibyśmy im ingerować w to, czy ma być taki ruchomy port przyjmowania paliw w Gdańsku. Cichutko jak trusie, bo to są tchórze po prostu. Niemiecka gazeta napisała, a to się odważymy, bo faktycznie to jest zagrożenie, ale na co dzień nie ma nic, jest podporządkowanie się absolutnie. Jeszcze mi się przypominają te stocznie niemieckie z czasów, tak, Donalda Tuska, gdzie one dostawały pełno kasy od rządu niemieckiego i nie była to pomoc publiczna. No, a Puszcza Białowieska, a Puszcza Białowieska, a przepraszam, uregulowanie Odry pod kątem właśnie potrzeb gospodarczych, nie niszcząc tam niczego, no to wszystko to są te weta niemieckie, które poprzedni rząd, no, mógł sobie chować głęboko, a przynajmniej tak długo, aż pani Ursula von der Leyen nie zaczęła straszyć i w końcu dotrzymała słowa, że KPO to my nie dostaniemy nigdy w życiu w takiej sytuacji, no, zasłaniając się tam praworządnością oczywiście, ale przecież wiadomo było, że chodzi o interesy niemieckie. Więc kiedy pan Trzaskowski mówi, że zróbmy im takie coś, że się nie pozbierają, to chyba chodzi o to, żeby się nie pozbierali ze śmiechu. Ze śmiechu. To oni rzeczywiście mogą się nie pozbierać, oczywiście, oglądając pana Trzaskowskiego, który startuje, przepraszam, nie chciałem się puknąć w czoło, ale nie trafiłem, startuje na prezydenta Warszawy, czyli polskiej stolicy, a widać, że siedzi u nich po prostu, no, powiedziałbym, w kieszeni, gdybym był grzeczniejszy, a ponieważ jestem jeszcze bardziej grzeczny, to nie powiem, gdzie on siedzi u Niemca. Przypominają mi się oczywiście z lektur różne niemieckie kpiny pod adresem Gdyni, kiedy ona powstawała na początku lat 20. i było dokładnie to samo. Co w wypadku CPK, że to wszystko gigantowanie, że Polacy to jak zwykle nic nie zbudują oczywiście, no bo było wiadomo, że Gdańsk na tym straci, nie będzie można szantażować Polakom, nie będzie wojny celnej, jaka była między Polską a Niemcami, i tak Gdynia nas uratowała wtedy. I jest dokładnie, tamci polscy politycy, przepraszam, bo się teraz wyrażę górnolotnie, byli po prostu polskimi patriotami. I to widzisz, jest warunek niezbędny. To nie przejdzie. Nie, to nie przejdzie. W tej ekipie to raczej nie przejdzie. Zwłaszcza, że za chwilę pokażemy jeszcze większego fachowca w tematach, że tak powiem, nie po polsku, o których nie ma zielonego pojęcia. I naprawdę pół biedy było, kiedy pani Joanna Kluzik-Rostkowska jako minister edukacji pisała hańba przez CH. Prawdziwa hańba to jest teraz, że ona jest wiceszefową Komisji Obrony Narodowej i nagle zaczęła wypowiadać się o wojskowych śmigłowcach. Kupujemy 96 Apache, no tutaj akurat ta liczba mnie naprawdę zastanawia. No, że za dużo?
Wie pan co, jest tak. Doświadczenia wojny w Ukrainie pokazują, że śmigłowce sprawdzają się wyłącznie w roli transportowej. One latają na niskich wysokościach, bo jak latają wyżej, no to po prostu są utrącane. I tak naprawdę pracują jako takie pick-upy, tak? Dowieźć żołnierzy, zabrać rannych, dowieźć amunicję. Tymczasem czyli pani jest sceptyczna wobec tych zapowiedzi, które padły podczas wizyty i prezydenta, to znaczy, i premiera ze strony amerykańskiej. Ja chciałam wiedzieć, bo nie dowiedziałam się tego i pytaliśmy o to na komisji, dlaczego akurat Apache. Dobrze, bo to jest najbardziej zaawansowany sprzęt, tylko żeby było jasność, on nie jest w stanie sam operować na polu walki. On najpierw wypuszcza drony, które mogą zobaczyć, czy w ogóle może tam ten śmigłowiec operować. No. Pani poseł Kluzik-Rostkowska nie wypuszcza dronów, ale wypuszcza androny. No tak. Właściwie każde zdanie jest tu jakąś totalną brednią. Tak, po no prostu. Niestety, pierwsze, nie żadne te śmigłowce typu Apache służą do przewożenia ludzi, paliwa i amunicji. Choć gdyby tak było, to jednak warto też zadbać o transport rannych, oczywiście, prawda? Będąc no, Polką i wiceszefową komisji, ale tak nie jest. Bo to robią Chinooki, też Boeinga, które są śmigłowcami do tego przeznaczonymi, tak jak Black Hawki są śmigłowcami wsparcia. Natomiast uwaga, odkryje rewelację, której nie sposób poznać jako wiceprzewodnicząca Komisji Obrony Narodowej. Te Apache to są śmigłowce uderzeniowe. I może któryś z nich uderzył panią Kluzik nie tam, gdzie trzeba. Bo to jest pewien problem. I jak one są uderzeniowe, to tak. Mają FCR tak zwany, czyli radar kontrolujący tam pole ostrzału. Mają takie systemy jak MTAC, czyli wykrywania obiektów, klasyfikowania ich, przygotowywania ewentualnego ataku, ponieważ są wyposażone w takie rakiety i pociski, które są w stanie sklasyfikować, rozpoznać 256 obiektów jednocześnie, wyznaczyć priorytet uderzenia na 16 z nich w pierwszej kolejności. Czyli to są śmigłowce, które absolutnie, one oczywiście współpracują z innymi, tam z F-16, będą z F-35. No jak to w armii, ale to pani Kluzik tego też nie wie prawdopodobnie. To jest oczywiste, natomiast śmigłowiec uderzeniowy ma możliwość samodzielnej walki. Właśnie dlatego, że rozpoznaje te wszystkie rzeczy i nie dość, że rozpoznaje i może je zniszczyć, to jeszcze ma systemy samoobrony dzięki tym radarom. Te radary wykrywają na przykład, czy wiązka radarowa czegoś, co namierza ten śmigłowiec, czesze przestrzeń, czy wiązka laserowa to robi. Wtedy ustawiają się odpowiednio do sytuacji. Jednym słowem, to są kompletne brednie. No ale to, wiesz, no to, że pani Kluzik, że tak powiem, popełnia brednie, to jest dość oczywiste, niestety, jako się rzekło. Natomiast nie jest w stanie sobie, że jak to się też mówi, wygooglać tego. Ona czeka na posiedzenie Komisji Obrony Narodowej, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o Apaczach, niż dowiedziała się z książki Winnetu Karola Maja. To jest bardzo niepokojące, więc tylko potwierdzę to, co powiedziałeś. TVN24, proszę bardzo, zadaniem Apaczów jest bezpośrednie wspieranie oddziałów lądowych, zwłaszcza zwalczanie broni pancernej. Pani Joanno, szanowna, niech pani zmieni tę komisję, naprawdę, bo to się jakie za chwilę drony będzie niebezpieczne. No. Jakie drony? Po to są te radary i te systemy rozpoznania, żeby samodzielnie widzieć. I to jest na polu walki o średnicy, tam zasięg 16 kilometrów, ale te śmigłowce są wyposażone w rakiety Hellfire, które mają zasięg kilkuset kilometrów i mogą razić cele daleko poza linią frontu. Tak, mnie się wydaje, że myśmy i tak już zabrnęli trochę za daleko. To są uderzeniowe. Myśmy zabrnęli chyba za daleko jednak już w tłumaczeniu tego pani Joannie Kluzik-Rostkowskiej, więc może zacznijmy od tego, żeby ona sobie sprawdziła, czym się różni, no nie wiem, karabinek od pistoletu. Jeśli pani już to będzie wiedziała, potem różnica między łukiem a kuszą, potem broń biała i inna, a my już będziemy mknąć dalej do równie wielkiego fachowca, chociaż od liczb. Ludziom muszę mówić prawdę, no to nie jest, nie możemy w nieskończoność dopłacać do prądu. Te ceny zostały
sztucznie zaniżone, mamy znacznie niższe ceny na rynkach światowych i po prostu ceny muszą odzwierciedlać prawdziwe koszty, tak? Bo jeżeli mamy obniżkę cen prądu, to ona płaci za to w postaci wyższych podatków, wyższych składek zdrowotnych i tak dalej. Przecież ktoś musi to dopłacać. Ale właśnie ona płaci podatki, bo ona ma ten biznes mimo wszystko. Ale panie redaktorze, no ale to jest pytanie takie, czy wracamy do socjalizmu, gdzie wszyscy dostają tyle samo, czy też szukamy rozwiązania, gdzie ceny prądu odzwierciedlają realne koszty, albo zbliżone do realnych kosztów. W związku z tym, w zależności od tego, ona musi kształtować ceny tego, czego to sprzedaje. Mam świadomość, że to jest proinflacyjne, ale dzisiaj inflacja istotnie spadła do poniżej 2% i chodzi o to, żebyśmy do wszystkiego nie dopłacali. No, problem polega na tym, że pan Petru nie chce dopłacać absolutnie do niczego, a nawet nie ma mowy tutaj o tym, żeby dopłacać do wszystkiego. Zapomniał dodać pan Ryszard Rysiek, nasz szanowny rwie serce, że ten spadek inflacji to oczywiście mamy dzięki panu Tuskowi i dzięki panu Kosiniakowi-Kamyszowi, bo obaj się do tego przyznają. Jeszcze nie ustalili, który tam bardziej to zwalczył, ale to chodziło po pierwsze pan... czarodziejską różdżkę pana Tuska i pan Kosiniak, masz nie wiem, absolutno... chyba... rację, bo nawet minister Domański ma tyle wstydu, minister finansów, żeby się do tego nie przyznawać. Bo nowy jest, to jeszcze trochę wstydu mu zostało jeszcze z tych być może za przeszłych czasów. Choć to się będzie, szybko będzie się pozbywał moim zdaniem tego typu uczuć. Ja tylko przypomnę, że pan Petru, no tu akurat z liczbami się nie pomylił, ale niedawno groził troszeczkę ludziom, kiedy podawał składkę zdrowotną, nową, jaka ma obowiązywać, no to powiedział, że jeśli ktoś zarabia między 80 tysięcy a 300 tysięcy rocznie, to miesięcznie będzie płacił 525 tysięcy, czyli to jest najgorzej. Jakbyś miał kiedyś, Staszku, tyle zarabiać, to lepiej nie, bo po prostu pójdziesz z torbami. No. Pan Rysiek niestety z torbami poszedł od polityki tylko na chwilę. Chodziło o 525 zł. Chodziło mu o to, tak, no ale no wiesz, jak mu chodziło o trzech króli, to mówił, że sześciu i tak dalej, jak mu chodziło o liczbę krajów na świecie, to podawał, że tam ich jest 140 kilka, chociaż jest blisko 70 więcej i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony jest to cenne, że ktoś pozostał tak zakutym liberałem, że się nawet tego nie wstydzi, prawda? Bo tam reszta tej ekipy, od pana Hołowni, od pana Kośniaka, od pana Tuska, to są tacy liberałowie, którzy się szybciutko lubią, zwłaszcza w kampanii wyborczej, przebierać w szaty takich wrażliwych społecznie. Pan Tusk stoi nad dzieckiem, się pochyli. Dobrze, tylko pochyli, bo tych dzieci tam koło niego to się kręci bardzo dużo i nie do końca to są, że tak powiem, dziecięce dzieci, czy dziecinne mają rozrywki i opowieści. A pan Petru nie, po prostu z otwartą przyłbicą i ja to bardzo cenię. I teraz właśnie Polacy dowiedzieli się, że nie będziemy do niczego dopłacać. Inna sprawa, że akurat pan Petru tu do gadania nie ma za dużo i to jest ten pewien problem. No jest jeszcze jeden problem. Jeszcze jeden? Szanowny panie Ryszardzie, jak pan sądzi, czemu służy budżet państwa? Bo mnie się wydawało i właściwie wszystkim ekonomistom i komentatorom się wydaje, że budżet państwa służy do redystrybucji dochodu narodowego. Redystrybucji, rozumie pan? Ja nie wiem, czy rozumiem. Ja ci za Ryśka nie będę tutaj robił, absolutnie. Czyli... przesuwania pewnych środków na cele wynikające z wyboru politycznego albo mającego uzasadnienie społeczne, socjalne, dla obronności i tak dalej. Taka jest istota budżetu. I jeśli państwo, które szanuje swoich obywateli, uważa, że za duża grupa ludzi może zbiednieć i to zbiednieć tak, że wrócą czasy, że dzieci będą głodne, i nie będą miały perspektyw. Ale na nasypach szczaf i mirabelki pan Nosiołowski posadzi przecież. To wtedy się finansuje na przykład energię, czy robi się zerowy VAT na żywność. Właśnie po to, bo nie żyjemy w świecie Darwina, gdzie tylko silni przetrwają. Na tym polega polityka społeczna i z temu służy państwo. A pan Ryszard troszkę w świecie Darwina żyje, co za chwilę będzie do okazania. Fliperzy tak zwani podejmują ryzyko. Mieszkanie jest towarem, w związku z tym oni ryzykują, czy sprzedadzą drogę. Mieszkanie jest towarem. Premier Tusk mówił, że mieszkanie jest prawem. Mieszkanie jest towarem, powtórzę. I, nie zgadza się pan z premierem. Powiedziałem, co powiedziałem, nie znam najnowszych tych deklaracji premiera Tuska. A to złośliwe było, nie znam najnowszych deklaracji premiera. W tym sensie, że nie jestem pewny, czy na pewno tak uważa, ale... ale w kampanii wyborczej tak uważał. Przechodząc dalej... Ale musi to pan pamiętać. Wie pan co, a mogłem tego nie zauważyć. Owszem, mógł pan, panie Ryszku, Ryszardzie, rwie serce, naprawdę tego nie zauważyć. Problem polega na tym, że zauważył pan to dokładnie 1,5 roku temu. Też...
czasie wywiadu u Roberta Mazurka, kiedy był pan proszony o opinię na temat takiej właśnie wypowiedzi Donalda Tuska, iż mieszkanie jest prawem, nie towarem. I wtedy pan Ryszard stwierdził, że to jest populizm, ale PiS jest jeszcze bardziej populistyczny. Minęło półtora roku, więc jak ten człowiek ma pamiętać, ilu było króli? Ja wiem, że to było dużo, dużo, dużo dawniej. Ale jak ma pamiętać, ilu było króli? Jak ma w tych liczbach się jakoś orientować, jak on nie pamięta, co mówił półtora roku temu? Albo tak świetnie udaje. Bo ja nie widziałem w oczach Roberta Mazurka, ani w twoich, ani w swoich też tego nie zobaczę, takiej pewności, że a kłamie, czy udaje? Tylko głupka, przepraszam, czy rzeczywiście nie pamięta? Bardzo znany cytat. Iść do polityki i nie wiedzieć, co mówił przed chwilą, czy półtora roku temu. Zresztą to było powtarzane, bo to później pan Tusk, jak już tak chciał tę lewicę jej, że tak powiem, przykopać, czy podebrać elektorat, to powtarzał to cały czas. A pan Rysiek, no może i mówił, ale ja mogłem tego nie zauważyć. To nie jest odkrycie, że pan Rysiek nie mógł czegoś nie zauważyć, bo w ogóle mało widzi. No, no teraz pan Rysiek jest koalicjantem, to nie może być taki brutalny. No też prawda. Nie może być taki brutalny. Powiedziałeś, Ryszard lwie serce. Rwie serce. Rwie serce. Tak, dla odróżnienia. Tamtego. Aha, czyli obaj są wielcy. Ja nawet napisałem taki tekst pod tytułem Ryszard drwie serce o panu Ryszardzie. No widzisz. To kiedyś chętnie o nim z pewnością opowiemy, a teraz jeszcze pędzimy do pryncypała partyjnego pana Ryszarda Petru, czyli Szymon Hołownia. My przychodzimy i mówimy, słuchajcie, nie udało nam się jeszcze załatwić wszystkiego. Rządzimy dopiero 3 miesiące, 4 miesiące. Staramy się, robimy. Nasi poprzednicy przez 8 lat nie zrealizowali swoich obietnic i nie mają żadnego poczucia obciachu, żeby wychodzić dzisiaj i pouczać nas, jak coś powinno być zrobione. Wybór, którego dokonamy za chwilę, to jest wybór pomiędzy uczciwością i szczerością wobec was, a pomiędzy ściemnianiem i niekompetencją. Tak Polskę trzeba poukładać. Jak można tak bezczelnie łgać? Aha, można. Przecież Prawo i Sprawiedliwość, rząd jeszcze dodawał do tego, co zapowiadał, a nie odejmował i nie realizował. Natomiast wy, mówię o obecnej koalicji rządzącej, już odejmujecie, jeszcze nie zaczynając różnych rzeczy robić. No to jest absolutna bezczelność. Słuchaj, pan Szymon z panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem to obiecywali, że będzie koniec z rozdawnictwem, czyli 0500+ i 0800+. Odpartyjnienie spółek. Nie podwyższymy CIT, VAT ani PIT. VAT już wiemy, że poszedł na 5%. 6% PKB na edukację. Wyprowadzimy politykę ze szkół. A gdzie jeździ bez przerwy pan Szymon Hołownia? No właśnie po szkołach, szukając swojego przyszłego elektoratu. To więc, ale tu się trzeba z nim zgodzić, prawda? Że to będzie rzeczywiście wybór między uczciwością i szczerością. No powiedzmy, może niedoskonałą, ale jakąś, a ściemnianiem i niekompetencją. To w akurat wersji doskonałej u pana Hołowni. No to gdzie są te wszystkie 60 tysięcy wolne, te kredyty? 0%. Poszły w banery. Trzeciej drogi. No to wszystko poszło w banery trzeciej drogi. Jest taki syndrom, który zaobserwowałem i u premiera Tuska, i o dziwo, nie wiem, czy jest związek, ale ta sama praktyka u ambasadora Izraela, pana Livne, że po prostu idzie się na rympał w zaprzeczaniu wszystkiego. Nie wiem, co to jest za nowa moda, że wychodzi człowiek, mówi tak ewidentne ugarstwa, że nawet dziecko to widzi. Na szczęście jeszcze będziemy mogli się w kolejnych częściach pochylać nad trzecią drogą, a teraz musimy oddać głos pani Annie Wojciechowskiej. Jestem przygotowana na spotkanie z wami i proszę bardzo, słucham państwa. Jest nam bardzo przykro, że pani poseł tak naprawdę przez 2 miesiące nie miała czasu, żeby nas odwiedzić na blokadzie. Blokad było bardzo dużo. Były w Olecku, w Wełku, w Wieliczkach, w Kowalach. Myślę, że czas był i możliwość, na której stanąć i porozmawiać z obywatelami. Jednak wychodzi na to, że nasi przedstawiciele w Sejmie chyba nie mają na nas czasu i dzisiaj musieliśmy sami tu przyjechać, żeby z panią porozmawiać. Ja nie byłam zaproszona przez was na blokadę. No ale to mogła pani przyjść, my walczymy. Kto z państwa w tej chwili kandyduje w wyborach?
Ja kandyduję. Do kogo? Jestem bezpolityczny. Do Rady Gminy Rybnik. A czy to was? Nie, to jest wasze, bo my sprawdziliśmy też. Już ja mam listę, kto, gdzie państwo, z państwa kandyduje. Ale co pani tutaj ma do tego? Ja mówię, pani poseł, my jako rolnicy oczekujemy działań. Przestańcie się zajmować tabletką po wyborami samorządowymi, żeby tu, nie wiem, też proszę by... pana, zajmijcie się krajem i problemami. Z rolnictwem, ale jest strefa, która ma problem z tabletką po. Na Zielonym Ładzie kto zyskuje? Na dzisiaj. Ja myślę, że klimat. No tak to wyglądało to spotkanie z rolnikami. Ale cofnęliśmy się troszkę do dawniejszych czasów. Kto kandyduje? Ja już mam listę, kto kandyduje, z jakiego ramienia, z ramienia jakiego członka. Ja jestem przygotowana do rozmowy. Ale to jest skandal zupełnie niebywały. Każdy ma bierne prawo wyborcze, może sobie kandydować do czego chce. Tworzenie jakichś list proskrypcyjnych, żeby karać rolników za to, że korzystają ze swoich konstytucji, to jest zamordyzm. Niemożliwe. Z tej partii, bo pani zdaje się jest przecież z Koalicji Obywatelskiej, jeśli ja dobrze pamiętam. No tak. Natomiast jeśli mówi pani Wojciechowska o tym, że jest strefa, która ma problem z tabletką PO, to trzeba to przetłumaczyć. Jest strefa pewna ludzka, która ma problem z tabletką PO. A tabletka PO to jest taka tabletka, że bierzesz i nic się nie stało. I nic nie pamiętasz. Nic nie pamiętasz, nic się nie stało. Taka typowa dla lemingów. Wracamy po reklamach. Ja mam przy sobie listę lektur. To też jest część programu. Pierwsza klasa liceum. Jest tu Wergiliusz, Święty Augustyn, Święty Tomasz z Akwinu, Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią, Kwiatki Świętego Franciszka, Lament Świętokrzyski Bogu Rodzica. Znaczy, ja rozumiem, że historycznie młodzi ludzie powinni wiedzieć, że istniały takie dzieła, ale ta lista tych lektur wyglądałaby identycznie 150 lat temu. Nie przesadzam, dlatego 150 lat temu. Dlatego to, co robimy w tej chwili, to jest odchudzanie podstaw programowych, które wejdzie już 1 września najbliższego roku we wszystkich klasach od klasy 4 do 8 i od klasy 1 do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej. I żeby ta podstawa jakkolwiek odzwierciedlała dzisiejszy świat. To nie jest aż takie proste, bo ta zmiana, którą w tej chwili dokonujemy, jest zmianą kosmetyczną. Dobry wieczór państwu. Muszą państwo przyznać, że przeprowadzając wywiad z panią Katarzyną Lubnauer, wiceministrem edukacji narodowej, tą samą, która jeszcze niedawno utyskiwała, że rodzice z dziećmi musieli robić karmniki, potem wycinanki, a teraz uparła się na to, by obrażać rodziców, nauczycieli i uczniów, zarzucając całej tej grupie edukacyjnej, powiedzmy, to, że korzysta ze sztucznej inteligencji, a nauczyciele tego nie potrafią wykryć. I przy takiej rozmówczyni wyjść na jeszcze bardziej intelektualnie rozwiniętego, to trzeba absolutnie Piotra Kraśki. Ja tylko przypomnę, co powinno znaleźć się na liście lektur, prawdopodobnie zdaniem właśnie redaktora Kraśki. Przede wszystkim jego 9 książek, które popełnił w 2011 bodajże roku. Wszystkie 9 były to książki podróżnicze. Przyznają państwo, że nawet świętej pamięci Tony Halik nie miał takiego wzięcia jak pan Piotr Kraśko. Nic dziwnego, że wtedy nie płacił PIT-ów, że jeździł bez prawa jazdy i później. To jest tak zapracowany autor, co było właśnie do okazania. Brawo, panie Piotrze, a pani Katarzynie gratuluję. Znalazła pani dziennikarza, przy którym pani idzie w górę. W tym dobrym sensie. To jest program Polityka na deser. Jesteśmy w telewizji w Polsce. Krzysztof Fezet. Stanisław Janecki. Czy oni mają pojęcie, że istnieje tak, coś takiego jak ciągłość tradycji? Nie, nie mają. Ciągłość wiedzy. Ja zadam banalne pytanie, bo zresztą... Której z tych postaci, bo to jest... Panu Kraśce, bo pani Lubnauer formalnie kończyła matematykę, nawet ma doktorat, z dość ciekawego elementu teorii prawdopodobieństwa. To taka ciekawa matematyka jest nawet, ale pomijam to. Mam wrażenie, troszkę niepraktyczna w tym wykonaniu. Zdecydowanie. I się nie przekłada chyba na nic. No, mam pytanie do pana Kraśki. Czy on ma świadomość, że wciąż w szkołach, na studiach uczymy się greckich klasyków geometrii czy arytmetyki, czyli przed Chrystusa jeszcze, że większość tego, co się uczymy w szkole, to jest XIV, XV, XVI, XVII wiek. I co to teraz? I gdyby postulaty pana Kraśki zrealizować, to po pierwsze tak. Uczniowie nic by nie zrozumieli z tego, z czego się uczą, bo nie wiedzieliby, skąd co pochodzi.
I gdyby ich wyłącznie uczyć współczesnej matematyki, to też by nic nie zrozumieli, bo nawet przy znajomości tych podstaw, ona tak sobie trochę lawiruje z aksjomatyką, z kwestią tego, co jest dowodliwe, a no, co nie jest, że to się nie nadaje znowu do uczenia. Znowu zabrniemy w jakieś tajniki wiedzy, których pan Kraśko nie ogarnie, choćby miał żyć 350 lat jeszcze. Nie wiesz, no, to jest problem. Natomiast takie dwie lektury dla pana Kraśki, które mi się... No dobrze, trzy, takie przystające do współczesnego świata. No to jak nie płacił PIT-u, to co powinien przeczytać? Kodeks? Karno-skarbowy. Jak jeździł bez prawa jazdy, to kodeks wykroczy. Tak? No i jakby chciał jeszcze raz wejść w to, co wchodzi bez przerwy jako dziennikarz, to szczerze Donalda Tuska, prawda? Tylko może teraz od tyłu już. Znaczy nie on, przepraszam, nie on od tyłu, tylko książkę od tyłu, bo od przodu na pewno już czytał. Znaczy, żeby ją odwrócić. Tak, tak, tak. I żeby w ten sposób było czytać. Właśnie. Dokładnie. Mniej więcej będzie miało to tyle sensu, co jego wykłady o Bogu Rodzicy. No przepraszam, że tak już powiem troszkę ostentacyjnie i... Może nieładnie, ale chłopie, weź ty się naprawdę, puknij w to swoje prawo jazdy i w ten samochód, bo to, co ty opowiadasz, choćby o Bogu Rodzice, raz jeszcze to przytoczę, to znaczy, ty nie masz w ogóle żadnych korzeni. Znaczy nie, stop, korzenie są, tylko to niekoniecznie są te korzenie, o których wcześniej mówiłeś, tych przedwojennych, patriotycznych i tak dalej. No, na Bogu Rodzice się ręki nie podnosi po prostu, zwłaszcza będąc no, tak wytrawnym autorem jak dziewięciokrotny twórca książek w ciągu jednego roku podróżniczych. Taką kasę na tym robił. Ale jaka tkwi głupota w tym, że Kraśkowa. Na przykład dziejów Herodota to teraz spalimy na stosie, tak? No pewnie, że tak. No bo po co to? No. To jest jakiś absurd. No, to skoro jesteśmy w krainie absurdów, a przecież właśnie w niej się znajdujemy, to teraz pan Rafał Trzaskowski. Gazeta Wyborcza z kolei pisze, że jeśli będzie druga tura w Warszawie, to Radosław Sikorski zgłosi pomysł zorganizowania w Platformie prawyborów prezydenckich. Czy w takich prawyborach pan by wystąpił? Nie wiem, skąd te rewelacje, zwłaszcza, że jest zdecydowanie za wcześnie, żeby w ogóle mówić o wyborach prezydenckich. I jak znam Radosława Sikorskiego, na pewno o tym w tej chwili nie myśli, bo pełni bardzo odpowiedzialną funkcję, zresztą się genialnie w niej sprawdza. W związku z tym, no, to są takie klasyczne kaczki dziennikarskie. Nie sądzi pan, że ewentualne potknięcie, czyli nierozstrzygnięcie wyników w pierwszej turze, może spowodować myślenie w Platformie, na przykład u Donalda Tuska, że może jednak nie wystawiajmy Rafała Trzaskowskiego? Znaczy jeszcze raz... Ja nie myślę w ogóle w tej chwili o wyborach prezydenckich. Panie prezydencie, naprawdę. Ale chce pan, żebyśmy w to uwierzyli? Dokończyć, proszę mi dać dokończyć. No ja jestem takim człowiekiem, który się koncentruje na tym, co tu i teraz, bo inaczej miałbym jeszcze większe wrzody niż mam od 20 roku życia. To jest tylko recepta na stres, jeżeli ktoś planuje lata do przodu. Natomiast wracając do pana pytania, ja w tej chwili nie rozstrzygam, jak będzie wybierany w Koalicji Obywatelskiej kandydat na prezydenta. Natomiast jest na to zdecydowanie za wcześnie. Ja się wcale nie dziwię. Powinno się skończyć na słowach, ja teraz nie myślę. No tak, ale to by było za prawdziwe jednak mimo wszystko. Jeśli pan Trzaskowski mówi, że on zawsze myśli o tym, co tu i teraz, no to widzimy doskonale, to widzimy te zdjęcia w Warszawie, każdy tramwaj niemal oklejony jego zdjęciem, każdy tak, autobus, dziś jest tu i teraz, czyli tu i teraz jest kampania samorządowa. Za trzema Trzaskowskimi jeździłeś. Jadąc tutaj jechałem za trzema Trzaskowskimi. No to warszawiacy to tak mają też, nie tylko my dwaj w takim razie. Pamiętam, jak mówił pan Rafał parę dni temu, że jak dowiedział się o tej słynnej podmianie genialnej pani Kidawy dwuprocentowej na równie genialnego Rafała Trzaskowskiego, czyli na niego, to przez 10 dni nie mógł spać. A jak spać on za dnia lub i to wiemy, prawda? No. Gdyby on 10 nocy nie mógł spać, no to okej, okay, no to można powiedzieć, no przeżywał to ten młody człowiek, no tak go trzeba nazwać, to jest wiecznie młody, zdolny, absolutnie polityk. I kiedy mówi o tym, że się skupia właśnie tu i teraz, no to się rzeczywiście skupia na tej kampanii. Fotki, składki imienia Trzaskowskiego Rafała, to wrzuca chyba dzień w dzień. Już na otwarciu miało nie być wstęgi, miało nie być uroczystości, ale tu, o cześć. Ja się zastanawiam, czy on ustawia tych ludzi na moście potem takich, żeby tam widzieli, no bo na tych filmach nie widać nikogo, to by nagle powiedział, coś pan zrobił z tym tramwajem na Wilanów. No kiedy to będzie działało? Czemu to jest opóźnione? Gdzie jest trzecia linia metra? Gdzie jest to, siamto,
działało w Amto, gdzie jest stadion Skry, czemu fontanna na placu Pięciu Rogów nie działa. Tam takich ludzi w ogóle na tej kładce nie ma. Prawdopodobnie stoją jacyś urzędnicy, może pani Agato Diduszko, i mówi, co pan sądzi na przykład o panu prezydencie Warszawy? A no tak, no to proszę wejść. A coś się panu nie podoba? Mnie się coś nie podoba. To proszę spadać, kładka nie jest dla pana. A może casting jest i wchodzą na tylko ci po castingu? Troszkę tak niektórzy wyglądają, zwłaszcza ci, co tak biegną od pana Rafała i chcą sobie z nim zrobić taką sweet focie. Ale zadziwia mnie, że pan Trzaskowski w ogóle nie zrozumiał tego, co proponuje Radosław Sikorski. Nic nie zrozumiał. Albo znowu udaje, bo może mieć syndrom pana Ryśka tutaj. Prawda? Ale on raczej nic nie zrozumiał. Aha. Dlatego, że Sikorski myśli o sobie. Zawsze chciał zostać prezydentem, przecież tak nie jest. Po to wystartował w konfrontacji z Bronisławem Komorowskim, którą potem nazywał ustawką, tak, prawda? Tak. Potem z kolei nie wystartował przeciwko pani Kidawie, bo też mówił po czasie, że to jest znowu ustawka. Że to jest ustawka. On marzy o tym, żeby jeszcze przebić Aleksandra i Jolantę Kwaśniewskich, którzy w sensie pary. Tworzyli taki rodzaj zastępczej pary królewskiej. Tak się odnosili. Królewskiej. Królewskiej. Powtórzę. A apetyty pana Sikorskiego i jego żony Anny Applebaum są takie, że oni chcą być bardzo królewską parą. I to nie taką na rynek krajowy, tylko międzynarodowy, bo te wszystkie znajomości i tak dalej. I pan Sikorski sobie uznał, że to jest najlepszy moment i jedyny, bo później już nie będzie takich możliwości, bo znowu wypłynął, ma jakąś rozpoznawalność i jest uważany za ważniaka, przynajmniej przez wyborców Koalicji Obywatelskiej i tak. Tych z układu rządzącego, że jeśli nie teraz, to kiedy? I Sikorski robi sobie pole do tego, żeby może Donald Tusk, który nie musi przepadać za Rafałem Trzaskowskim, powiedział sobie w ostatnim, jeśli sam nie wystartuje, bo raczej wystartuje, ale zakładając, że by zrezygnował sam, tak, co ja nie wierzę, dostanie jakąś fuchę w Brukseli. Co ja nie wierzę, tak, no to Sikorski, który zastąpi Trzaskowskiego, a pan Trzaskowski tak opowiada, jakby w ogóle urodził się w polityce wczoraj. Ale lekkie takie przerażonko w oczach było, miał, że to znowu nie Tuskiem, przez pana dni będą. Myślę, że tak. Choć ta konfrontacja byłaby ciekawa. Trzaskowski kontra Sikorski i nad tym wszystkim Tusk w ostatniej chwili podmienia tego, co zwyciężył. I przychodzi pani Kidawa-Błońska i mówi, no a ja przecież ja miałam obiecane. No ale zobacz, i teraz Sikorski byłby złośliwy, na przykład to puszcza ten filmik Trzaskowskiego z tej kuchni, ten obciachowy, a sam w swoim pałacu, czy tam tak, dworze. W czapce kucharskiej robi dla wszystkich borowców pizzę. Tak jest. Obecnych borowców. I przebija. A pani Anna Applebaum jak królowa tam siedzi na tronie w kuchni. Albo jak w Poszukiwanym poszukiwana jeździ automatycznie. Przestała nadawać na polski rząd zupełnie. Do tej pory nie mogła żyć. Tak, żeby co miesiąc nie popełnić jakiegoś tekstu krytykującego bardzo mocno polską władzę. A teraz przestała. Może dlatego, że mąż jest u władzy. Nie wiem, to możliwe nie, jest. To niemożliwe. Niezależna dziennikarka? To niemożliwe. Niemożliwe, aż tak to nie. Nie. No to nie te standardy tam. No dobrze, a jakbym ci powiedział, no chociaż ty wiesz, ale jakbym ci przypomniał, że taki ktoś jak pan Arkadiusz Myrcha jest wiceministrem sprawiedliwości, to co powiesz, możliwe czy nie? To powiedziałbym, że to nie powinno być możliwe. A jednak. Stawiono tamę na betonowanie mediów publicznych. Media publiczne nie są własnością żadnego polityka, żadnej partii politycznej, żadnego środowiska politycznego. A każdy prokurator, bez względu jak się nazywa, jak się zachowywał przez ostatnie lata, tam gdzie dostrzega konieczność zadziałania w imieniu i na dobro interesu społecznego, jest zobowiązany zadziałać. A może posługiwać się przy tym pismami przygotowanymi przez kancelarię adwokacką, która to potem kancelaria adwokacka staje się pełnomocnikiem prawnym mediów publicznych? To jest zupełnie dyskusja o tym, jak i gdzie, jak powstaje pismo, jest rzeczą wtórną od tego, jakie skutki wywołuje. Pani prokurator Wrzosek, uważam, zachowała się przede wszystkim w poczuciu ogromnej odpowiedzialności za dobro ogółu, za dobro społeczne i w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość mediów publicznych. No gdyby tutaj chodziło nie o pisma pani prokurator Wrzosek, które, jako się rzekło i powiedział pan redaktor Piasecki, to powstawały w kancelarii adwokackiej, która potem dostała gigantyczną fuchę obsługi prawnej, by jakoś no, te zmiany jeszcze bardziej no, poprzeć zmiany. No wejście z kopa po prostu, nie będziemy przecież tego nazywali zmianami, wszyscy wiedzą, czego tam dokonali panowie Bodnar i panowie Sienkiewicz.
Więc gdyby nie chodziło o pisma pani Wrzosek, tylko na przykład takie pismo, które nazywa się Gazeta Wyborcza, że nieważne, gdzie ono powstaje, ważne, jakie skutki wywołuje. No to ja wiem, jakie skutki wywołuje Gazeta Wyborcza. Wielu już chyba Polaków to odkryło. Mam taką przynajmniej nadzieję, a że powstaje tam na Czerskiej, no to nieważne, czy na Czerskiej, czy w Czersku, prawda? Natomiast tutaj pan Myrcha, nie wiem, czy zauważyłeś pewną niepewność. Dostał to pytanie. Zawiesił się. W ogóle ja byłem przekonany, że on będzie mądrzejszy potem, tak jak komputer czasami już się ja zawiesi, się komputer obawiałem... pada, się odwiesza i lepiej działa. Obawiałem się, że Myrcha nie może odwiesi. Lepiej działać? Nie da rady. Nie, bo była groźba, że się nie odwiesi. Znaczy, dla kogo by to było groźne? Dlatego groźne dla pana Myrchy, to by było lepsze, gdyby powiedzmy się po prostu... panu Myrsze, który nigdy nie powinien zostać wiceministrem sprawiedliwości. A jednak został, że jako przedstawiciel państwa nie może pan wygadywać takich głupot, że ktoś z własnej inicjatywy sobie wymyśla jakiś interes społeczny i używa aparatu tego państwa, żeby się bawić w te zabawy. To jest niedozwolone, a jeszcze bardziej niedozwolone jest korzystanie z lobbystów, bo to są lobbyści, którzy wpłynęli na kształt tych pism, żeby załatwić sobie fuchę. To jest przestępstwo wręcz. Jaka była afera, jak pani Henik-Kloska dostała ten projekt wiatrakowy? Mm-hmm. To jest to samo. Nie wolno takich rzeczy robić. Jakaś kancelaria ma interes, zrobi to sobie, ale przedstawiciel państwa nie jest od tego, żeby brać to jak jakiś pierwszy głupek po prostu. No tam jest pierwszy drugi, ostatni, trzeci, pierwszy lepszy. No, 500 głupek. Też może być właśnie. Nie wiem, jaki numer byśmy przypisali. Oczywiście nie w zawodach na głupków panu Myrsze, bo do tego też trzeba mieć jednak jakieś predyspozycje, żeby w jakichkolwiek zawodach wystartować i się nie mylić. Tak jak pan Myrcha. Dzisiaj rozbawiło mnie, czy może być rozbawiło sformułowanie pana ministra sprawiedliwości, czyli pryncypała konkretnie pana Myrchy, pana Adama Bodnara, który stwierdził tak: przywrócimy godność polskim prokuratorom. Matko. Nie wiem, czy chodziło o godność pani Ewy Wrzosek, bo to można. No tu by się dało przywrócić. To znaczy godność, w innym przypadku trzeba by przewracać. Aha, że będą godność. Przed nazwiskiem PROK sobie pisać. PROK. Jaka potem... jest pani godność? PROK Ewa Wrzosek. Tak, a jak nie wyjdzie w prokuraturze, to można sobie potem wpisać tolog jeszcze i będzie proktolog w końcu. Czy ktoś się zorientuje? Nie wiem, czy by to równie dobrze wtedy wyglądało, ale tak sobie zastanawiam, czy pan Bodnar w ten sposób chce właśnie przywracać godność polskich prokuratorów, jak przywrócił godność temu prokuratorowi, który cofnął wniosek o uchylenie immunitetu panu Grodzkiemu akurat, bo od tego się zaczęło przywracanie godności prokuraturze. No ale co, no tu pani Wrzosek, tu pan Myrcha nad tym wszystkim, pan Bodnar nad tym wszystkim szalenie uczciwy i nieskazitelnie uczciwy, powtórzę jeszcze raz, panie premierze, pan Donald Tusk, i to wszystko jakoś się tam fajnie zazębia, prawda? Przywracanie godności. Tylko kto potem im przywróci godność? Ja na pewno nie. Ty sądzę też nie. Nie. Pan, pani społeczeństwo też chyba. Przy okazji ci wyszła taka piramida obciachu. Piramida obciachu, no bo to jednak obciachowe jest, że to towarzystwo działa tak, jak działa, a poza wszystkim nie ma poczucia wstydu takiego elementarnego. No poza panem Domańskim, o czym mówiliśmy, a dlatego, że jest nowy. Że jest nowy. Ale się wyszkoli, bo on szybko chwyta te nowe, jakby powiedzieli w czasach Gomułki, tryndy. No tak, tryndy i owędy. No to teraz wicepremier Gawkowski w takim... Tryndy chodzą mędy. Oni, tak myślę. Wicepremier Gawkowski w poczuciu wielkiej mocy i siły. Każdy polityk, który przyłożył rękę do przekrętów przeciwko państwu i swojemu resortowi, politycznemu włodarzowi, czy komukolwiek, skąd te środki publiczne były marnotrawione, musi wiedzieć, że przyjdą po niego służby, przyjdzie po niego policja, będą zarzuty. Tylko afera Villa Plus, MEN odzyskuje 3,5 miliona, ale są dwa wnioski do prokuratury, żaden nie dotyczy polityków. Grube ryby umkną? Nie ma szansy, żeby żadna gruba ryba umknęła, nie ma szansy na to, żeby dzisiaj politycy, którzy rządzili resortami, mogli czuć spokojnie, jeżeli komuś coś zlecali albo coś przeciwko państwu robili. Przyjdzie czas na każdego. Nie będzie czystych rąk, władza nie będzie myła rąk od tego, żeby rozliczać winnych. I można powiedzieć jedno zdanie prawdy, choć niepełnej oczywiście, bo my wiemy, że już nie ma tych czystych rąk i nawet byśmy mogli pewne nazwiska takie no, podobne. Na przykład tutaj pan Gawłowski mówi, a tu zmieniamy jedną literkę i wchodzimy w temat pana Gawkowski. Nie, pan Gawkowski mówi, zmieniamy literkę
I pan Gawłowski nam się na przykład objawia, prawda? No oczywiście, że on ma ręce czyste, pod warunkiem, że będzie je mył tam chyba codziennie. Nie, bo jest zawsze w rękawiczkach. A widzisz, a pan Nowak z kolei, to nie wiem, w czym był, żeby mieć te czyste ręce, pan Grodzki też. No dużo jest takich ludzi, którzy mają czyste ręce w polityce, a tu pan, zaraz znowu ich pomylę, pan Gawkowski Krzysztof, jeszcze się nie nauczyłem, bo to jest dość nowy taki wicepremier, nie wiem, jak długo on tam będzie tym wicepremierem, ale widać, że taki bardzo buńczuczny, szybko bardzo się zdecydowany. Uczy bezczelności i buty, mm-hmm. więc może i buty być... ma fajne też, ale buty się nauczył. Tak, więc może być trochę, trochę dłużej. Ale też, tylko dokończę jeszcze myśl o panu Gawkowskim, bo bym zapomniał przez te pomyłki nazwiskowe, że bardzo mnie ujął dwa dni temu, kiedy opowiadając o tym, że w wyborach samorządowych to idą osobno wszyscy koalicjanci, aha. że w wyborach europejskich, o czym już się dowiedzieliśmy, znowu... też będą szli osobno. Jak skomentował to pan Gawkowski? Cieszę się, bardzo się cieszę, że jest między nami taka chemia. A pan Gawkowski... To, jakby się wydaje, że to chodzi o chemię gospodarczą. Jakby poczytał historii gdzieś w podziemiu, bo przecież teraz to będzie nielegalne, no tak. że bolszewicy, to oni dokładnie stosowali taką metodę, jak mówi pan wicepremier Gawkowski, że nikt nie znał dnia ani godziny, mogli przyjść po każdego. Nie obowiązywała zasada, że nikt, komu nie udowodniono winy, jest niewinny po prostu. I nie może odpowiedzialny wicepremier rządu polskiego, minister, opowiadać takich zamordystycznych bredni, że po każdego przyjdziemy. No, zaraz mnie zmusisz, żebym znowu powiedział, a jednak. No bo skoro opowiada, znaczy, że może. Teraz ty powinieneś powiedzieć, że nie powinno to być możliwe. Ale że oni nawet w tych swoich, że tak powiem, pustych głowach nie są w stanie wygenerować jednej myśli, że to jest nielegalne, że to jest zamordyzm, że to jest coś, co ich kompromituje. Tylko oni nie znają, jak nie znają obciachu i wstydu, to nic ich nie kompromituje. No. Mówiąc oni, możesz być krzywdzący troszeczkę dla pana Donalda Tuska, bo media donosiły mniej więcej miesiąc temu, że na pewnym spotkaniu zamkniętym, również z koalicjantami, pan Tusk stwierdził, jak się nie weźmiemy teraz, jak ich nie weźmiemy wiadomo za co, to oni nas potem posadzą. To chyba miał świadomość tego, że jest za co wsadzać, prawda, do różnych miejsc odosobnienia. Ale jest za co i to jest mocno za co. Dlatego, że oni teraz straszą poprzednią władzę, czyli rządy Prawa i Sprawiedliwości, głównie artykułem 231 kodeksu karnego, czyli tam za niedopełnienie obowiązków czy nadużycie władzy. Natomiast jest absolutnie jasne, i to dla rozmawiałem z moimi znajomymi profesorami prawa, że oni z kolei, ci obecni, będą odpowiadać z artykułów 127 i 128, czyli z dwóch najważniejszych przestępstw przeciwko Rzeczpospolitej. I to nie jest tak, że to są jakieś pierdoły, za przeproszeniem. Pierwszy z tych artykułów to jest kara od 10 lat do dożywocia, a drugi to jest od 3 do 20 lat. To nie są żarty. Dlatego oni idą na rympał, żeby nie oddać władzy. Bo jak oddadzą władzę, to pójdą do pudła po prostu. No a póki co ludzie pana Hołowni mieli nie iść do spółek, a idą, a on dalej opowiada swoje dyrdymały. To Trzecia Droga walczy najgłośniej ustami Polski 2050, żeby wreszcie skończyło się kolesiostwo w spółkach Skarbu Państwa. Żeby wreszcie wyczyścić tę stajnię Augiasza, w której jak jesteś czymś wujem, ciotkiem, kuzynem albo szwagrem, to masz wjazd do państwowego majątku. To jakim cudem te spółki miały najwyższe zyski w historii i budżet państwa z tego najwięcej korzystał? Czy to przez to, że było tak, jak opowiada te dyrdymały pan Hołownia, tylko że miały najlepszych menedżerów w historii III RP po prostu. A teraz mieli nie iść do tych spółek fachowcy, być może niektórzy naprawdę fachowi, z partii pana Hołowni, czy szerzej nawet z Trzeciej Drogi, bo to cały czas Trzecia Droga to, że tak powiem, zapowiadała i obiecuje, choć tu pan Hołownia powiedział, że już ustami, prawda, że to wszystko ustami jednak Polski 2050, czyli koalicjanta troszeczkę zrzucił no na tak no, na tę kupę, za przeproszeniem, gdzie to tych spółek się bardzo mocno wchodziło, i te ciotki, i te wujowie,
Tego nie wiem, natomiast wiem, że na przykład pan Michał Gniatkowski, zerkam, żeby nie pomylić nazwiska, został członkiem Rady Nadzorczej Enei i co zrobił? I zrezygnował z członkostwa w partii po tym, jak pan Szymon poszedł. No tak, taki uczciwy właśnie ale był. Rząd w takiej partii to nie chce być, jak on nie może być w spółeczce. I moim zdaniem to jest pewne niebezpieczeństwo dla pana Hołowni, że ci, co już weszli, a tam są takie osoby jak pan Pałka, Patalas, pani Wasilewska i tak dalej, że oni wszyscy mu po prostu odejdą z tej partii, bo przecież pan nie szli Andrzej do polityki. Patalas? Przecież nie szli do polityki po to, żeby coś dobrego zrobić, bo ta lista tych 12 gwarancji pana Hołowni, no to możemy sobie ją między bajki mniej więcej wsadzić, jak wiadomo, tylko widocznie szli po kasiorę. I teraz no co mają do wyboru? Czekać, aż ten, przepraszam, Hołownia nieszczęsny przestanie być marszałkiem rotacyjnym? I co z tego będzie wynikało? Przecież prezydentem chyba nie zostanie, prawda? Już mu pan Sikorski nie pozwoli. No i ja powiem tak. Polska nie zasługuje na to, żeby być aż tak bardzo ukarana. A jednak Polska to może nie, ale niektórzy Polacy z pewnych dzielnic chyba jednak tak. Wracamy po reklamach. Wszystkie sondaże. Obiektywne sondaże i wszystkie to mówią jednoznacznie, że Lewica w naszym województwie podlaskim nie zdobędzie ani jednego mandatu. Natomiast to będzie około 5% głosów. Dlatego z tego miejsca, przynajmniej ze swej strony, chciałbym zaapelować do wszystkich wyborców. Lewicy na Podkarpaciu. Jeżeli chcecie, aby była szansa odsunąć dumę Podkarpaciu, PiS od władzy w Ziemi Podkarpackiej, oddajcie swoje głosy. Albo na Koalicję Obywatelską, albo na Rzeczą. Dobry wieczór. No to jest ciekawa forma uprawiania polityki, żeby mówić, że nie, na tych to nie głosujcie, bo oni tam i tak nie mają żadnych szans. Donald Tusk uwielbiał, co mu nawet Włodzimierz Czarzasty wypomniał, że jak przyszło co do czego, dlatego tak się bał trochę koalicji z Donaldem Tuskiem, to Tusk zawsze mówi, po co będziecie głosować na tych popaprańców, przecież oni nie mają żadnych szans, my za was wszystko załatwimy, tylko to jest, no to po co jest rywalizacja w ogóle jakichkolwiek programów? Dlaczego nie doszło do tej fuzji, jeśli teraz ma się rezygnować z części programu czy jakiejś oferty? Demokracja właśnie polega na tym, żeby wybierać spośród różnych ofert. Jeśli te zasady się złamie, to jest PRL-owski front jedności narodu, gdzie są jakieś atrapy, które i tak nie mają nic do powiedzenia. To jest program Polityka na deser. Jesteśmy w telewizji w Polsce. Stanisław Janecki ze mną. Krzysztof Fezet, dobry wieczór raz jeszcze. Najbardziej mnie, chciałem powiedzieć, śmieszy, ale może też cieszy troszeczkę, no postawa tutaj kandydata Koalicji Obywatelskiej wobec Lewicy. Bo z drugiej strony jest pan Włodzimierz Czarzasty, który chce być kulturalny, ale mam wrażenie, że on już się czołga przed tym Tuskiem. To znaczy jeszcze niedawno, kiedy prowadził obrady Sejmu i pan jest Sienkiewicz. Gorzej. Przepraszam ci się w stronę, Tusk już po nim chodzi. A, już, czy już doszliśmy do tego? No to jednak, no to dobrze, to zostanę przy tej swojej wersji, żeby nie robić przykrości większej panu Włodzimierzowi, niż robią mu obecne sondaże, bo te sondaże no, wskazują około 7% w tej chwili. On nam się z tego tłumaczy, oczywiście, że to innym z koalicji spada jeszcze więcej, a im spada troszkę mniej. No wracając do tego czołgania, pan Czarzasty niedawno czołgał się przed panem Bartłomiejem Sienkiewiczem, kiedy ten wychodził w Sejmie i mówił po prostu, no tak zwane czyste wyrazy, no to weszliśmy z kopa, ani kroku w tył, będziemy łazić z kopa i będziemy sobie tak szanować prawo, jak to mówi pan Tusk, czyli tak jak my je rozumiemy, a pan Bodnar będzie szukał dla tego wszystkiego jakiegoś uzasadnienia prawnego, zresztą do tej pory nie znalazł, jak wiemy, do tej pory. I pan Czarzasty, no tak się bardzo stara, wczoraj reklamował pana Rafała Trzaskowskiego. Wiec lewicy z udziałem samego najwyższego członka władz najwyższych, czyli pana Włodzimierza Czarzastego. Ja się pukam tutaj w skroń,
Bo żeby przywódca polityczny lansował swojego konkurenta, co z tego, że sojusznik, samobójstwo. Jeszcze wystawiając panią Magdalenę Biejat, no troszkę do wiatru w tym momencie wystawiając, bo no, albo się jest jakimś jednak politykiem, albo jest się kompletnie udawaną marionetką. Wczoraj mówił pan Czarzasty głównie o panu Trzaskowskim, a nie o pani Biejat. Mówił, no oczywiście... Warszawa może być lepiej zarządzana, ja tego nie mówię, taki był sens, nie mówię tego przeciwko Trzaskowskiemu, bo lubimy tego gościa i to już jest też cytat, no tak go reklamował, że Trzaskowski tylko siedział i no mówił, to ja nic nie muszę. To, Hołownia to samo. Też na Trzaski. No tak, też Trzaskowski. Też Trzaskowski, no właśnie. I teraz tak się odwdzięczają ci koalicjanci obywatelscy, że tak powiem, no wobec lewicy, jak oni nimi pomiatają, to już jest nieludzkie Oczywiście. Troszkę. Oczywiście, i tym bardziej, że... Szanowni wielcy przywódcy typu Szymon Hołownia czy Włodzimierz Czarzasty. Oni się z wami niczym nie podzielą, ponieważ tam jest taki nacisk. Chyba że wyrokami. O, jak były wyroki, to się podzielą. To nawet oddadzą całe. Jest taki nacisk aparatczyków Platformy, żeby zagrabić wszystko, że to nasze, tymi ręcami, przepraszam, że to jest niegramatycznie. Czyli, no bo już tacy byli wypuszczeni, wygłodniali tam w tych, wiesz, no, oczywiście mieli masę tych fuch, nie oszukujmy się. Najbogatsi politycy w Polsce zdecydowanie. To jest aksjomat właściwie. I patrz, i ten pan Czarzasty wygląda na to, że on poświęci całą swoją, przecież tutaj serce ma po lewej stronie, formację tylko po to, żeby zamienić pana apelu? Hołownię, proszę? To on wysłucha tego apelu? I tam na Podkarpaciu i gdzie indziej te, tak zrobią? Mogą. Że się poddadzą? Pytasz mnie o elektorat lewicy? Tak. Na Podkarpaciu? Mogą. Aha, bo mogą. Wszystkie trzy osoby? No, 2,5 pewnie. Aha. Bo to tam się też no zmienia tak, to czasami. Jest możliwe. Mogą. Niestety obawiam się, że elektorat lewicy, zwłaszcza na Podkarpaciu, może pójść za głosem Koalicji Obywatelskiej i też na siebie samego już nie zagłosować, czy nawet ci politycy będą głosować może na kogoś innego. Pytanie, czy będzie wiedział, na kogo głosować w Warszawie pan Władysław Kosiniak-Kamysz z trzeciej drogi, no bo na razie to on wie chyba niewiele. Postanowiliśmy poprzeć Rafała Trzaskowskiego, bo uważamy, że jest dobrym prezydentem, że głosujemy na prezydenta, na Rafała Trzaskowskiego w Warszawie, a do Rady Miasta na trzecią drogę. I tak można podzielić swoje głosy, nawet jak się ma sympatię, nie tylko w trzeciej drodze. Pamięta pan, panie premierze, kto jest kandydatem na wiceprezydenta z ramienia trzeciej drogi? Z Polski 2050, jedna z przedstawicielek. Nazwiska pan nie pamięta? Jedna z przedstawicielek Polski 2050. Pan nie pamięta, bo widzi pan, to pokazuje... Pamiętam najlepszych kandydatów Adriana PSL-u. A ja bym powiedział o Ani Ojer, która kandyduje do Rady Miejskiej. Wspaniała dziewczyna, kobieta. Troszkę się bałem, że być może, że jak z PSL-u, bo przecież tak pan Kosiniak wymienia nazwę tej partii, jak wspaniała dziewczyna, to niekoniecznie musi być kobieta, bo pamiętam te wybory europejskie, w których pan Władysław Kosiniak-Kamysz szedł, czy raczej płynął, bym powiedział, za okrętem tęczowym, bo chciał być taką konserwatywną kotwicą. Okręt popłynął, on został z tą kotwicą konserwatywną. No, gdzieś może w ręce, powiedzmy, nie no, delikatnie. Wbiła mu się w to, co wszyscy myślą. Że... No troszkę tak i wtedy tłumaczył, że, tak to, że tęcza to nie jest absolutnie to, co wszyscy wiedzą, co ma teraz symbolizować, przynajmniej od jakiegoś czasu, tylko to jest również znak spółdzielni z Połem. Ja zawsze sobie dodawałem, że z Połem, z Chłopem chyba. To taka nowa spółdzielnia, która się tworzyła na naszych oczach, a teraz już mówisz, że absolutnie nie, nic z tych rzeczy. No ale tu tak wspierać trzecią drogę i tutaj mówi mu dziennikarz, przecież mógłby zapytać. Wicepremierem jest, odważnym człowiekiem, który założył telefon zaufania dla żołnierzy. Do tego trzeba takiej odwagi, prawda? No szef MON-u mógłby zapytać, czy może pan redaktor szanowny przypomnieć mi nazwisko naszej kandydatki, przepraszam, wyleciało mi z głowy. A on mówi, nie, a ja o tamtej nie chcę gadać, ja chcę gadać o pani z PSL-u. Bo pamiętam kogoś. To, bo z PSL-u to jedną pamiętam, no to no oni gadajmy to jest tak teraz. Na zasadzie z Połem, ale wstołem. No i nic właśnie. Nie... Sobie nic nie pamiętałem. Nic nie pamiętałem. Bardzo dobrze, że to jednak wspaniała dziewczyna i kobieta, a nie wspaniała dziewczyna, a mężczyzna. Że się wystawia kandydatkę, to jak to świadczy o szacunku dla pani Adriany? No, gdyby było odwrotnie, to cała prasa no, kobieca, kobieco-męska, nie kobieca, nie feministki, męska. Feministki, gdzie tu szacunek do kobiet? No, no i gdzie on nawet jest? Się nazwiska nie pamięta. No, pomijam fakt, że rzeczywiście odpuścili te Warszawy. Nie bardzo wiem, dlaczego tak została odpuszczona. Nawet... Tak się bali tego Trzaskowskiego, czy Tuska się bali? Ja nie wiem, czego się bali. No, choćby z szacunku dla działalności
pani Porowskiej dla bezdomnych, dla ludzi z problemami. Wszystko jedno, czy mamy sympatie polityczne, czy doceniać ludzi za jakąś konkretną robotę. To oni nie pamiętają o osobie, która ma na koncie coś konkretnego dla ludzi, tylko pamiętają o osobach, które nic nie zrobiły. No bo, ale może przez to do nich nie pasuje. I dlatego pan Kosiniak-Kamysz zapomniał. To jest możliwe. No bo już rozmawialiśmy o tych 12 gwarancjach i pan Hołownia przecież tłumaczył dzisiaj i państwu i nam, że w zasadzie to oni już bardzo dużo zrobili przez te 3 miesiące tego planu na 12 gwarancji już 40 zrealizowali. Co najmniej, tak, tak. Tak mi się wydaje. 40%. Tak mówią. Chyba niektórzy to 40%, zdaje się, jak tak patrzę na niektóre osiągnięcia niektórych kandydatów trzeciej drogi, to tam 40% było realizowane. I krówka tak zwana, tak, bo ja się trzymam terminologii pani prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. Tak, też kompletnie się nie lansuje w kampanii. Nie, w wczoraj patrzę, mecz piłki koszykowej, że tak powiem. Kto siedzi, kogo pokazuje telewizja komercyjna? No siedzi pani Dulkiewicz, ona prawie w szaliku tam w ogóle. Ona teraz będzie do kosza rzucała za 3 punkty prawdopodobnie. Tylko czym? Ale i potem będzie radosny pochód i tańce oczywiście. Biurowego kosza. Aha, to chyba tak, to chyba dokładnie tak. No absolutnie biurowego chyba, tak mi się wydaje. Też mi się tak wydaje. No dobrze, ale skoro nie pamięta pan Kosiniak-Kamysz. Dobrze, machnijmy na to rękę. On jest z PSL-u, kandydatka no i jest w Warszawie. Taki wielki. Tak, tak. Kandydatka w sensie, w Warszawie jest lider i wicepremier z Polski 2050. Może dlatego pan Kosiniak-Kamysz nie pamięta. No to zapytano polityka z Polski 2050 o kandydatkę z Polski 2050. Ale mamy bardzo dobrego kandydata na wiceprezydenta, który popiera pana Rafała Trzaskowskiego. Jest to osoba o bardzo dużej duszy, takiej chęci pomocy ludziom, która tą pomoc w Warszawie niosła. Mam też wrażenie, że nawet nie wszyscy w Polsce 2050 pamiętają, kto jest tym kandydatem. Pan pamięta? Tak, ja ją znam. Bo ona to jak działa się nazywa? Stowarzyszeniu. Jest jedna wada u mnie zawsze. Jest to moja wada do nazwisk, więc... No ale wybaczy pan, no to jest wasz kandydat, kandydatka. Panie redaktorze, to jest moja wada do nazwisk, do imion. Nie, no to jak pan ma wadę do nazwisk i imion, a jest pan jednocześnie adwokatem, no to jest powodzenia. To znaczy, że on jest jeszcze lepszym adwokatem. Chyba pan Śliz Paweł, tak, dobrze powiedziałem. Niż pan Giertych. No pan, chociaż pan Giertych to ma pamiętliwość, nawet bym powiedział, do imion i nazwisk. No, i to też jest jego wada. Końska pamiętliwość. Tak, 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 tak. Ale tutaj widzisz wada i też nie pamięta. Z tej samej partii. To jest jakaś taka, ja nie wiem, czy oni chcą ją, przepraszam, tę panią. No, no właśnie, usunąć. No właśnie, to taki kidawizm troszkę błoński się tutaj robi, prawda? Czyli najpierw cię, kobieto, promujemy, ale jak przychodzi co do czego, to a ja jej nie znam, a to od nas? Nie, to gdzie? To nie może być od nas. Nie, nie, nie. To jest taki uniwersalny przepis zachowania się. Na przykład ktoś, kto wziął kredyt i nie spłacił go i tam przychodzi, wysyłają komornika, to mówisz tak, ale ja mam wadę do spłat albo do rat. Tak, tak do liczb. Pan Petru to ma wadę do liczb na przykład też. No to przecież nic do imion nie poradzę. Też. Do imion też mam wadę. A jak pan się nazywa? No to jest właśnie ta moja wada, że ja nie pamiętam, prawda? Tak. Policjantom też tak można mówić w czasie jakiejś interwencji. Oczywiście. Nazwisko wiedziałem, ale mam wadę do nazwisk i niestety przykro mi bardzo. Albo pan Donald Tusk, który tam łże jak nie powiem co. Bo masz wadę do zwierząt. Bo ma wadę do prawdy. A no ma. Tylko no u adwokata to rzeczywiście ciężko, u polityka ciężko, ale pan Śliz akurat został, no nie byle kim, bo wiceprzewodniczącym Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, tej takiej, co już wiemy, że jest po prostu kompletnie no, palcem dmuchana, czy tam po wodzie pisana, że tak powiem. Pan Śliz być może też już to wie, ale może ma też wadę do komisji, no to tak też może być, w ogóle wadę do polityki. Ale jak się ma tyle wad, to się pcha do polityki? A nie, to się wtedy pcha. Wtedy się pcha, bo to ogólnie stanowi jedną wielką zaletę. Ależ oczywiście, tak się... przepraszam, no tak, jak mogłem tak głupio się powiedzieć. Tak mi się wydaje, patrz, no i ma taką, i taką wadę. Taką wadę do nazwisk. No, ale ja też mam wadę do nazwisk, chociaż do tego nazwiska. Do tego nazwiska? R-A-F-A-U-E-A? No, przepraszam pana prezydenta. Ja musiałem aż tak wydukać, żeby podkreślić wagę.
ale za to warto obejrzeć ten materiał, bo jest troszkę w rytmie funky. Ma pan takie momenty, kiedy ktoś panu mówi, albo żona, albo najbliżsi przyjaciele ze sztabu: Rafał, wyluzuj, bo ci palemka odbiła? Ja jestem mega wyluzowany. Oczywiście nie mnie to oceniać, no bo trudno o sobie mówić. Natomiast ja dalej chodzę po ulicach miasta, jeżdżę często komunikacją miejską, zachowuję się całkiem normalnie. Niech pan zobaczy, co się dzieje za oknem. Że się planeta pali, panie redaktorze. Na chwilę będziemy się bić o wodę. Planeta się skończy. Po prostu nie pozwolimy, żeby planeta nam się spaliła. Taki ryzykant? Że siedzi na tej planecie jeszcze? Nie, że chodzi po ulicach, a tam się pali? No to raz, dwa. Ja bym chodził po chodnikach, bo już pan Bronisław Komorowski szedł kiedyś nawet środkiem drogi i bardzo to się źle skończyło, bo zakonnica mu wjechała, zgodnie z teorią pana Michnika. W ciąży w dodatku. W ciąży jeszcze była i biedak po prostu nie zdążył wyhamować, bo nikt mu nie podpowiedział do ucha. Ta słynna suflerka wtedy panu Komorowskiemu. Pan Rafał chodzi normalnie. Znaczy, normalnie to może chodzi, tylko po ulicach się właśnie nie chodzi. Ostatnio ludzie, raczej jeździł. A ludzie piszą w mediach społecznościowych, że go nigdy nie widzieli. Że jak, czekają przed ratuszem, żeby go zobaczyć, jak wchodzi do roboty. To są zasady. I nie wchodzi. To są zasady teraz miasta stołecznego Warszawy. Aha. Jak pan Rafał siada na przykład do tramwaju, to też wszyscy aut wysiadają. Jedni ze strachu, inni sobie myślą, a już mam 5 fotek z nim, to nie. Wita się wtedy z panią motorniczą i... Mówi, jedziemy, ale jedziemy z wywiadem tylko. Albo wchodzisz z tymi książkami, to wszyscy aut, tak. No bo gdzie te książki umieścić? No tak, i przede wszystkim tramwaj nie może jechać, jak udziela wywiadu, bo by trzęsło, tam by się bujało, by się jeszcze stuknął już w głowę, by się zorientował, co ten Tusk z nim zdążył zrobić przez ostatnie 2 lata z jego pozycją polityczną. Że, no właśnie to, że jeździ, to tak, natomiast wydawało mi się, że to jeżdżenie, to teraz właśnie w tej kampanii się odbywa raczej na zasadzie właśnie fotografii, że jeżdżą fotografie pana Rafała. Ja wiem, że tak można powiedzieć, prawda, no widziałem Sienkiewicza na wystawie, Henryka oczywiście, no tak. Nie tego drugiego, tego nowszego. To też nie znaczy, że tam był Henryk Sienkiewicz, prawda, no jak widziałem Trzaskowskiego na tramwaju, to też nie znaczy, że on jedzie tam na dachu, tylko po prostu zdjęcia. No i to niesamowicie nośne hasło, które tym, którzy nie przepadają za panem Rafałem, kojarzy się jak najgorzej, czyli po prostu Warszawa. To jest to hasło, które mam przynieść zwycięstwo w pierwszej turze. No my wiemy, że to po prostu Warszawa. No tylko co płakać mamy w związku z tym? No już wspominałem o tych autobusach, bo tak mi się zdarza, nie wiem, czy na wszystkich są te... Na bardzo wielu. Bo co jadę, to widzę Trzaskowskiego. No. I teraz, nie korci mnie, żeby wjechać w tył autobusu. Nie, skąd? Już tam ma za dużo konkurentów, już pana Sikorskiego korci, żeby mu wjechać, wiesz, w tył autobusu, moim zdaniem. To prędzej to może nastąpić. No i ta normalność według pana Rafała taka troszkę jest inna, bym powiedział. Akurat w tym wywiadzie, może normalnie nie. Mhm. Może normalnie też jest tak, że on nie siedzi na tym... na 4 literach, na zydlu, kiedy żona gotuje na święta, może normalnie rzeczywiście gotuje kucharzy. Natomiast w tym, z tego wywiadu nie wynikało, że on jest wyluzowany i że tak normalnie się zachowuje. Jak zaczął mówić o tym, że ta planeta płonie, chyba że mu nie chodzi o Ziemię, może to jest astronom. Ale właśnie, to jest astrofizyk. Aha. Albo astronom. Mhm. Dlatego, że jest prawdą, że za jakieś 4-4,5 miliarda lat Słońce zmieni się w czerwonego olbrzyma i pochłonie po prostu cały nasz układ planetarny. Aha. Ale panie Rafale, niech się pan nie denerwuje. 4 miliardy lat. Tak, to już będzie po prezydenckich. 4 miliardy lat to jest trochę dłużej niż perspektywa wyborów. Zdąży pan 4 tramwaje na Wilanów przez ten czas. Tak, nie ma co panikować. A na koniec, jako że za 2 godziny z haczkiem już cisza wyborcza. Z haczykiem. Z haczykiem nawet bym powiedział. Chcemy oddać głos pewnej kandydatce, dokładnie kandydatce trzeciej drogi w Bolesławcu, żeby i państwo nabrali jeszcze więcej optymizmu, bo już trochę jest. Więc ja chciałabym zainicjować, aby w Bolesławcu, w powiecie, było takie krzesło do odganiania złych myśli, optymistyczne, jak i skrzynia dobrych myśli i skarbów, żeby bardziej załatwiać sprawy urzędowe. A jeżeli chodzi o edukację, to optymistyczna edukacja, twórcze i optymistyczne rozwiązania. Krzesło do odganiania złych myśli. Pani tutaj kandydatka mówi po prostu rejsem.
Marka Piwowskiego. To zainicjować, to tam się inicjowało na naszym statku. No i ten optymizm. Pamiętam taką głośną scenę, kiedy kolega śpiewak na statku wykonywał piosenkę pod tytułem Były maje, były bzy, byłaś też dziewczyno ty i odeszłaś. Na co padła propozycja, że trzeba go przenieść do sekcji gimnastycznej, żeby nabrał więcej optymizmu. Na co Kałowiec, grany przez Stanisława Tyma, mówi jeszcze więcej optymizmu, bo już trochę jest. Ale rzeczywiście. Pięknie, piękna myśl. Gdybyśmy mieli samych takich radnych, byśmy chodzili tak optymistyczni. Nie, nie chodzili, byśmy siedzieli na krzesłach. Ale to jest proste. Przecież wystarczy to krzesło podłączyć do prądu i ono tam ciach i umysł się resetuje. Tak delikatnie na początku. Delikatnie, nie tam, że kilkanaście tysięcy woltów. No tak. Co to, to nie. Aha. Umysł się resetuje. A gdyby tam była tak zwana, przepraszam, taka pierdząca poduszka, też fajnie. Normalne elektrowstrząsy. A, w ten sposób. Tak, że umysł się resetuje i od razu nabiera optymizmu, bo tak, co to mnie martwiło, a nie pamiętam, to jestem optymistką. Ja bym na miejscu mieszkańców Bolesławca głosował tylko na tę panią i na to optymistyczne krzesło. Dziękujemy państwu za dzisiaj. Prosimy o wzięcie udziału w wyborach. Cisza będzie, ale po tej ciszy niech zrobi się głośno. Dobranoc. Optymistyczne krzesło w każdym domu. Dobranoc.